Możemy się śmiać, bo wygraliśmy, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Czy szkoda końcówki trzeciego seta? Myślę, że nie szkoda. Mam nadzieję, że takie końcówki tylko zaprocentują pozytywnie w przyszłości i jakbyśmy wygrali tutaj 3-0 gładko, to byśmy myśleli, że jesteśmy wysoko, wysoko nad nimi, a musimy pamiętać, że te zespoły jak wrócą do gry w razie tutaj następnego seta byłoby bardzo ciężko i musimy się bardzo cieszyć, że wyciągnęliśmy tę końcówkę i wygraliśmy tego seta. To są połączone elementy, że dobrze ich rozpracowaliśmy i oni nie grali na swoim poziomie właśnie przez to. Graliśmy tak samo z nimi w tamtym sezonie. Na początku chyba z 5 meczów mieliśmy kłopoty, wygraliśmy dopiero po tiebreaku, a na koniec sezonu już graliśmy dużo, dużo lepiej i dzisiaj tak samo to wyglądało. Graliśmy naprawdę dobrze taktycznie, a do tego mądrze, z głową i to zaskutkowało wygraną. Na szczęście nie udało im się w poprzednim sezonie wygrać, mimo że graliśmy wiele bardzo ciężkich spotkań. Musimy pamiętać, że to jest silna drużyna, która uważam, że będzie walczyła w tym roku o złoto i musimy tu być bardzo, bardzo czujni na takie zespoły w przyszłości, bo oni na pewno pokażą jeszcze dużo lepszą siatkówkę. Do meczu z Lubinem mamy rzeczywiście tydzień czasu, nie mamy czasu na odpoczynek, jutro malutka regeneracja i w weekend już normalnie trenujemy, w piątek również. Myślę, że nikt tutaj nie może spuszczać teraz z tonu meczów, później będzie tak dużo, że tę formę trzeba budować w tej chwili. Na szczęście w tych meczach do tej pory z trudnymi naprawdę przeciwnikami udało nam się zgromadzić dużo, dużo punktów i oby tak było dalej. No, można by powiedzieć, że początek marzenia, bo w tych 3 meczach mamy 9 punktów. Myślę, że po meczu z Zawierciem nie wszyscy patrzyli na to tak optymistycznie, a Zawiercie już głową było w chmurach i w walce o tutaj play-offy i trofea w Polsce. Jak widać, liga jest bardzo brutalna i my tak samo musimy szykować się, że kolejne mecze będą bardzo, bardzo trudne.